Upadek bałwochwalczego imperium. Nauczanie domowe. 24 listopada. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 18, wersety od 1 do 2 i od 21 do 23 oraz rozdział 19 od wersetu 1 do 3. Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł Babilon, wielka stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak, za jednym zamachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie odnajdą. I głosy harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy i żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie odnajdą. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać i światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy, bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. Potem usłyszałem, jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: Alleluja, zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził wielką nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Alleluja, a dym jej wznosi się na wieki wieków. I mówi mi anioł: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. Te fragmenty Apokalipsy opisują zwycięstwo nad bezbożną stolicą. Babilon w Starym Testamencie zawsze był utożsamiany z wrogiem Boga. I dodane jest wielka nierządnica, zatem uosobienie zepsucia i grzechu, uosobienie, które jeszcze trzyma złoty róg wypełniony złem, obrzydliwościami. Czytamy, że siedzi na bestii o 10 rogach, potężnej. Ta bestia ma 7 głów, które tłumaczone są najpierw jako 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta, a zatem chodzi o miasto, o pewien system miejski, który jest rozłożysty. Tak zbudowany był Rzym. Chodzi więc o jakieś imperium. Tych 7 głów tłumaczonych też jest w samej Apokalipsie, jak 7 królów, 7 królestw. Zatem jakiś system zależności. I widzimy, że wpływy tego światowego imperium, tej stolicy zła, są wielkie, bo królowie będą z nią obcować, a mieszkańcy ziemi będą skażeni tymi związkami. Często w Piśmie Świętym cudzołóstwo oznacza wprost bałwochwalstwo. Wszystkie te opisy, wszystkie te określenia wskazują na jakiś bardzo rozbudowany system, imperium zła, które ma zasięg światowy. Nierządnica ponadto ta jest pijana krwią męczenników Jezusa, ludzi wierzących, którzy sprzeciwią się rządom tego bałwochwalczego systemu. Końcówka tego opisu, widzimy, jest taka, że błogosławieni są ci, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. I Kościół, w odróżnieniu do wielkiej nierządnicy, jest przedstawiony jako niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Jest to obraz Kościoła i Maryi. Są oczywiście tacy, którzy Kościół katolicki nazywają wielką nierządnicą. Nie jest to prawdą, ale jeżeli coś byłoby w nas z tego brudu i zepsucia, to powinno zostać jak najszybciej wypalone.
powinno zostać jak najszybciej zmienione, bo Słowo Boże zawsze nas wzywa do nawrócenia. I jeżeli ktoś w nas widzi złe cechy i je nam pokazuje, to jest powód do nawrócenia. Nie jesteśmy wielką nierządnicą, ale możemy to odebrać, gdy inni na nas patrzą właśnie w ten sposób, jako zachętę, by bardziej jeszcze Słowem Bożym żyć, by bardziej być świadkiem, by być tymi, którzy są błogosławieni i wezwani na ucztę Baranka. Gdyby Jan, który widzi tę wizję i tę walkę ostateczną i zwycięstwo Kościoła, Kościół rozumiał jako wielką nierządnicę, mówiłby wszystkim: słuchajcie, zostawmy ten system. Nie róbmy tych rzeczy, które doprowadziłyby nas do takiego miejsca. A Jan, wiemy, był w Kościele, budował Kościół, akceptował wolę Boga, która Kościół prowadziła i prowadzi przez wieki. My więc sami, czytając to, mamy być wezwani do nawrócenia i wezwani do radości z tego powodu, że ostatecznie zwycięży Baranek nad każdym systemem światowym, nad każdą władzą, która by próbowała zniszczyć Królestwo Boga. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się za swój lokalny Kościół, aby zawsze był pełen tych, którzy są błogosławieni, wezwani na ucztę Baranka. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.